Witam serdecznie, moim gościem Bartłomiej Domaszewicz, Maxfall. Witam wszystkich. Bartek, przegrywacie dzisiaj 7-4 z drugim teamem. Nie udało się wygrać to spotkanie, pomimo dzisiaj dość zawodników dwóch, którzy doszli. I chciałem właśnie pierwsze pytanie odnośnie ich. Stare, dobre nazwiska wracają do Maxfalla, do Maxfallu, czyli spodziewamy się, że stary, dobry Maxfall powróci w takich dobrej grze. No miejmy nadzieję. Sami tak samo właśnie przed meczem żeśmy się śmiali, że wracają stare osoby i teraz Maxfall ruszy. Co prawda dzisiaj się nie udało, ale myślę, że to jeszcze wszystko przed nami. To przecież nie jest przesądzony już jakiś tam słaby wynik, także gramy do końca, walczymy i myślę, że kolejne mecze to będzie tylko lepiej. Dzisiaj Gold Team wygrywa. Czym oni dzisiaj wygrywają, a czym wy dzisiaj przegrywacie? Co dzisiaj nie się działo po waszej stronie? No myślę, że przede wszystkim byli od nas szybsi. Gdzieś tak nie nadążaliśmy, to jest raz. Dwa, no przez to, że może byliśmy wolniejsi, to przydarzyło się niestety trochę błędów i to trzeba powiedzieć, że głupich błędów, przez które żeśmy bramki stracili. Szkoda, że to tak głupio i szybko, bo zawsze później musimy gonić, sił brakuje, a przy tym jak my się otwieramy, to drużyny korzystają. No i tak prawdę mówiąc, jakbyśmy popatrzyli, to parę tych bramek z tych kontrataków żeśmy dostali, prawda? I, no i to jest nasz chyba największy ból. Największy ból też dzisiaj był taki, że Andrzej Grabczyk nie mógł wystąpić i tego killera trzeba było zastąpić. I udało się to zrobić doskonale w twojej osobie. Dwa gole, dwie asysty, także potrafiłeś godnie zastąpić tutaj na szpicy Andrzejka. No dziękuję. Jakoś tak akurat dzisiaj się udało, mówię, coś poasystować i strzelić. Natomiast myślę, że Andrzej jest niezastąpiony, jeśli chodzi o utrzymanie u nas piłki gdzieś tam z przodu, bo widać było też w dzisiejszym meczu, że z tym było ciężko. Jak mieliśmy trochę więcej miejsca, to okej, operowaliśmy. Natomiast przy takiej grze bezpośrednim kontakcie, no to Andrzej jest jednak, trzeba powiedzieć, że niezastąpiony. Niech jak najszybciej wraca. Dziękuję za wywiad. Dokładnie. Dziękuję bardzo.